Chciałem podziękować za całą przeprowadzoną akcję, bo odzew ze strony i myśliwych, i pracowników lasów państwowych, jak i wielu innych mieszkańców naszych powiatów, bo trzy powiaty w sumie uczestniczyły w tym przedsięwzięciu, 5 nadleśnictw, 28 chyba, jak dobrze pamiętam, kół łowieckich. To była, proszę Państwa, rzesza ludzi, bo blisko 500 osób zaangażowanych w tą piękną akcję. I dzisiaj z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie Państwu za ten aktywny udział podziękować, bo nie wyobrażałem sobie, że to aż tak ogromne ilości tych śmieci udało się z lasów i z innych miejsc usunąć. To były 22 przyczepy ciągnikowe śmieci, 332 worki takie 120-litrowe tych śmieci. To jest naprawdę ogrom. Ja myślę, że tego typu akcje są bardzo dobrym sygnałem do tego, żeby uświadamiać ludzi, że akurat tak robić nie należy, bo ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że jadąc samochodem przez okno wyrzucają puszkę czy papierek, tylko że jeżeli w skali globalnej podsumujemy, to są naprawdę ogromne, ogromne ilości. A przecież chodząc do lasu, patrząc na piękno przyrody, to chcielibyśmy cieszyć się tym pięknem, a nie mijać góry śmieci. Także szanowni Państwo, z głębi serca bardzo serdecznie Państwu dziękuję za to ogromne zaangażowanie. Tutaj głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia to byli koledzy z Bialskiego Towarzystwa Ponowa. Także serdecznie dziękuję za tą inicjatywę. Dziękuję przedstawicielom lasów państwowych, Nadleśnictwu Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Chotyłów. Dziękuję Wam Panowie za Wasze tutaj zaangażowanie, że włączyliście się do tej akcji. No i bardzo serdecznie dziękuję kolegom myśliwym z Bialskiego Okręgu. I tutaj podziękowania składam na ręce nowego łowczego okręgowego Sebastiana Santusa. Także bardzo serdecznie za to dziękuję. Jak Państwo wiecie, nasz powiat bialski współpracuje z powiatem, z rejonem samborskim na Ukrainie i też organizowaliśmy kilka akcji takich pomocowych dla naszych partnerów. I tutaj również myśliwi z Bialskiego Okręgu bardzo ładnie się w tą akcję włączyli. Tutaj akurat kolega łowczy był z nami podczas przekazywania tych różnych towarów najbardziej potrzebnych Ukraińcom. Z Bialskiego Okręgu trafiły sprzęty na blisko 70 tysięcy złotych i to były konkretne rzeczy, agregaty prądotwórcze, latarki, powerbanki. I tutaj właśnie w tym miejscu też chciałem bardzo serdecznie podziękować koledze łowczemu, jak również wszystkim kołom i myśliwym, którzy włączyli się w tą piękną akcję. W tej akcji oprócz myśliwych uczestniczyły ich rodziny, uczniowie szkół, tak? Także to również ma, bym powiedział, taki jakby wymierny skutek, tak? Że nie tylko sami myśliwi, ale również i ci bliscy i szkoły, także bardzo chętnie w tym przedsięwzięciu brały udział. I również chciałem tutaj przekazać podziękowania.